Cześć, Stream Waffle, pokażę wam dzisiaj, jak odblokować nowy zimowy biom, jak znaleźć dwie mapy i jak odblokować drugi portal. No więc ogólnie, żeby tam dojść, potrzebujecie po pierwsze jetpacka, a po drugie Ember Wally. Ale myślę, że jak szukacie biomu zimowego, no to Ember Wally raczej już macie, raczej trudne do odblokowania jest. Jesteśmy tutaj na spawnie, przy portalu, no i lecimy tak. Jesteśmy na tej takiej polanie, wielkiej, głównej w sumie, do góry, ziup, tutaj, teraz w prawo, tutaj mamy jaskinię. Żadna filozofia, jeden korytarz, tu mamy znowu gejzer. I tutaj, żeby się dostać na górę, też trzeba, nie miałem staminy, też tu trzeba jetpacka. I ziup, do góry, nice, teraz w lewo, tu na te skałki. I nawet jeżeli tu dotarliście bez jetpacka, to teraz tutaj, nie dotrzecie. Trzeba przejść przez wodospad i mamy kolejną jaskinię. I tutaj lecimy do przodu i tutaj musimy wsadzić plortę. Boom, tabi i bat. Bati, raczej. Zbyt trudno to nie jest, oni są w wulkanie, oni są, no tutaj przed chwilą ich widzieliśmy. No a tabi są nawet na samym starcie, na samym początkowym biomie. Także przy okazji zbierzcie jakiegoś. No a te dwa to już tutaj blisko są. No i wtedy otwiera wam się brama i skaczecie na dół. Tu spokojnie jest taki fajny gejzer, bardzo potężny. Możecie z powrotem wrócić. No weźmy na górę. No, na luzie z powrotem wrócicie. Nie bójcie się, żadnego jetpacka tutaj nie potrzeba. No i od razu jak mamy tą bramę, to mamy to przejście. No i tu wchodzimy sobie na spokojnie. Przelatujemy na drugą stronę. No i tu wchodzimy na górę. I tu jest portal. Nawet nie trzeba go aktywować, ani nic. Wystarczy, że tam tą bramę otworzyliście i tyle. I macie Powder Fall Bluffs. No dobra, to jak znaleźć mapę? Idziemy na razie prosto. Tu będę co jakiś czas otwierał może mapę, żeby wam pokazać, gdzie jestem. Jak jesteśmy tu, to teraz już w prawo. Tutaj ogólnie w nocy czasami są mosty, znaczy czasami, no zawsze w nocy są mosty, ale nie wszędzie, które trochę pomagają w podróży, a tak właściwie jak już tutaj jesteście, to potrzebujecie jetpacka, także myślę, że jakby dacie sobie radę bez tych mostów. Idziemy prosto, no i jak już jesteśmy przy samym końcu tutaj tego miejsca, to tu wchodzimy na skałkę i na tej skałce tu była mapa, w tym miejscu dokładnie. No więc teraz tak, żeby znaleźć drugą mapę, to się obracamy i tu wchodzimy na górę. Tu mamy oazę, spoko, spoko, my wchodzimy do jaskini. Jeszcze wyżej, wyżej, wyżej. Tutaj potrzebujecie jetpacka, żeby tam przelecieć. Tutaj byłby most w nocy. Znaczy, nie tu, niżej. Także jeżeli byście spadli, to nic by wam się nie stało. Jak za dnia spadniecie, no to oj, może wam się stać. Jezu, myślałem, że to jest złoto, to jest saber, jakieś dziwne kolorki to są. Ale dobra, jak wejdziecie tutaj na górę, to teraz w lewo. I tutaj, proszę bardzo, tu była mapa. Dokładnie w tym miejscu. No i jak zbierzecie te dwie mapy, to macie cały ten sektor widoczny. Teraz jak odblokować drugi portal? No już to pewnie zauważyliście, że trzeba pójść tutaj i tutaj jest portal dosyć daleko, tu na drugi koniec wyspy. Całkiem spoko opcja, że jakby jeden portal jest tu, a drugi jest po drugiej stronie. Fajne tutaj jakby skróty nam się robią. Jeżeli już przeszliście dużo w grze i macie dużo odblokowane i już nie musicie wtedy tyle łazić aż. Także tak, jak jesteśmy tutaj, to weźmy się, obróćmy z góry. Bardzo łatwo jest tam się dostać. Z dołu? No nie wiem, czy w ogóle się da. Wydaje mi się, że może się nie dać. Także z góry, tutaj, po prostu, siup. I tutaj jest Gordo. Tutaj powinien być Saber Gordo. Jemu dajemy 50 kur. On wybucha, daje nam portal. Pamiętajcie, że kury jego ulubione, czyli te zielone, Thunder Clack, czy jak ktoś tak, liczą się u niego podwójnie, czyli takich wystarczyłoby mu zaledwie 25. Portal prowadzi do miejscówki, której wcześniej wydaje mi się, że nie było. Jest to takie fajne miejsce. Gdzieś na górze.
do którego się w ogóle nie da dostać bez jetpacka i łażenia po skałkach. No a tak, jeśli chodzi o ten biom, no to w sumie byłoby wszystko. O kulach i o zasobach będę mówił w innych poradnikach. Tak samo o jolkowym slime'ie. Bubble slime. Także co, na dzisiaj to było na tyle. Mam się podobało. Do zobaczenia i siemka.